Jego śmierć zaskoczyła i zasmuciła nas wszystkich. Dziś żegnamy naszego przyjaciela, kolegę, trenera i mentora. Spotykamy się na Narodowym Stadionie Rugby w miejscu, które stało się dla Zbyszka i wielu innych niemalże drugim domem. W imieniu własnym każdy z nas ma swoje wspomnienia związane ze Zbigniewem. Poprosiliśmy jego przyjaciół najbliższych, aby opowiedzieli nam kilka historii, które przypomną nam, jakim był wyjątkowym człowiekiem. I tak naprawdę to on dał burmistrzę zapalną, że zabraliśmy ileś osób, które nie mogły grać, bo naprawdę nas było ponad 50 zawodników Arcydynia. I założyliśmy Alterunia, także tam też pielęgnowaliśmy te wszystkie wartości. Tą rodzinę, tą bezinteresowną pomoc, całą masę akcji charytatywnych. I dzięki temu między innymi, no nie tylko mi, ale też naszym zawodnikom, ja zostałem burmistrzem, a dwóch kolegów, którzy nie mam cię Kaczmarek, to ma kurwanie gdzie niż w drugą kadencję są radnymi i pielęgnujemy te wartości, które nabyliśmy tutaj dzięki Arce, dzięki Zbigniewowi. Ja mam taki wir wydarzeń, że nie wiem, na którą klatkę nadusić palcem, aby wam coś powiedzieć. Stadion, ludzie są poza stadionem. Miał marzenie, żeby zawsze tylu kibiców ściągnąć na mecze rugby, na to jego dziecko. Marzenie się jego spełniło, niestety przy takiej, a nie innej okoliczności. Ale myślę, że on z tym swoim rubaszkiem zaśmiechem, z kufrem piwa, czy też dzierżąc ruch z piwem, śmieje się tym rechotem, widzi i jest dumny. Wszyscy ci, co znali Zbigniewa osobiście naprawdę bardzo blisko, wiedzieli, jakim był człowiekiem. Oczywiście ktoś gdzieś tam chce patrzeć przez pryzmat zła, złych rzeczy. Wiemy dobrze, nie był święty, my też nie jesteśmy święci. Można się odnieść do takiej tezy, niech rzuci kamieniem ten, kto jest pierwszy bez winy. Może za ostro powiem, jak widzę to, co się dzieje, co nas otacza, nieraz ze Zbyją opowiadaliśmy, to wydaje mi się, że sięgnęło to dna jakiejś tej kręgolady. Więc naprawdę jestem dumny, że nazywaliśmy i mieniliśmy się przyjaciółmi. Pytali, jadą? Ilu? Rybak jedzie? Zawsze odpowiadałem z uśmiechem, będzie dobrze. To dawało nam charakteru, jaki miał Zbychu. Już dawno zapisał się w historii Arka Gdyni. Miał żółto-niebieskie serce. Musimy tą historię pielęgnować. Trzymaj się Zbychu, zawsze w naszej pamięci. Dziękuję. Po zakończeniu podbiegł do mnie i krzyczał: Piotr, ty się tu marnujesz. Szukaj czegoś na skalę międzynarodową. Tak w euforii zapisałem się na Mistrzostwa Świata na Syberii. Pojechaliśmy tam razem. Przy każdym moim starcie słyszałem doping z Wyszcza. Był najgłośniejszy. Dziękuję za motywację, wsparcie. Uwierzyłem w siebie. Dziś należę do elity ekstremalnych pływaków na świecie.
kondolencje dla rodziny i dla nas wszystkich. Zbyszku, dziękuję i do zobaczenia. A ty żyłeś po swojemu, na lampadze, z uśmiechem na twarzy, krocząc sobie dumnie przed siebie. Dzisiaj czeka cię jeszcze jedna podróż do zasłużonej Walhali. Zawsze widzieliście się we wspanialnym rodzaju, że się był wspaniałym człowiekiem. Nie wierzmy w te słowa, które mówią wszyscy dookoła. On był naprawdę dobrym człowiekiem. On pomagał wszystkim. Pomógł mi, moim kolegom z drużyny. Pomógł każdemu z nas. Uwierzcie mi, że tak dobrego człowieka, jakim był Zbyszek, nie wiem, czy będziemy jeszcze mieli w życiu. Nie zobaczymy już chyba nikogo takiego. To był wspaniały człowiek. Ja zawdzięczam mu, można powiedzieć, może nie wszystko, co mam, ale on był dla nas pierwszych juniorów Gdyńskiej Arki. On zawsze za nami stał. On nas zawsze bronił. On każdemu z nas pomagał. Nikt inny tego nie robił. Robił to Zbyszek. Człowiek mający 23 lata, nie bojący się zupełnie, rozmawiający z wszystkim jak partner z partnerem, wykazujący się niezwykłą dyplomacją. I tak ten temat jakoś otworzyliśmy. Ja jako pierwszy trener miałem wielkie w nim wsparcie. Chociażby takie, że właściwie on był głównym motorem. Ja byłem drobnym wykonawcą, a on był tym motorem, który gdzieś ściągał na treningi tych ludzi i dyscyplinował ich. To nie było łatwe dla wszystkich, a dla niego to pewnie już zupełnie. Ja sobie przypominam nasze pierwsze wyjazdy, nasze składki. To, że on rzeczywiście spoił wiele środowisk. Zbyszek potrafił tak dotrzeć do tych młodych ludzi, których ściągał na te treningi, o których tyle rzeczy wiedział. Właściwie każdy miał coś do powiedzenia, wiedział, jak do kogo trafić. Metody miał niekonwencjonalne, to prawda, ale skuteczne. Co można o nim powiedzieć, to, że był człowiekiem niezwykle uczciwym. To, że jego słowo miało wartość. I to, jak się dowiedziałem, do śmierci, to właśnie napisałem do swoich synów. Niech nie znali Zbyszka, ale napisałem: panowie, synowie, żebyście mieli tyle charakteru i wartości do słowa, które przekazujecie, które dajecie komukolwiek, bo to jest rzecz niepowtarzalna. To w każdym środowisku się zupełnie inaczej żyje, jak ludzie mówią coś do sobie, do siebie i ma to jakiś wymiar, ma to jakąś wartość. Życzyłbym sobie żyć w takim środowisku o wyłącznie takich wartości. Powiem tylko, że te wartości, które przekazał nam przez te lata, cieszę się, że mają taki wymiar, że widzę wokół siebie tyle zgromadzonych ludzi. Także nie chciałbym, żeby to Zbyszek udowodnił swoim życiem, że poszedł na marę. Na pewno Zbyku zasłużył na ogromną wdzięczność i podziw, bez dwóch zdań, bo stworzył cudowny klub rugby, stworzył ekipę chuligańską, którą można powiedzieć śmiało, że była ona najlepsza w Polsce.
Ja nigdy nie należałem do chuliganów. Początek lat 90. w kilka osób, gdzie Zbyszek wpadł i na przykład mówi: panowie, zbiera się w Wisła z Lecią w Gdańsku, jedziemy. Stało nas dosłownie trzech: Dziubek, Gacek, ja. Nie zastanawiając się, wsiadaliśmy w samochód i jechaliśmy, no bo Zbychu powiedział. I w ogóle my w tym momencie mamy 7 żyć, jak w grze komputerowej. Po prostu trzeba jechać i koniec. Za tą ścianą taką dymną tego świata wikingów Zbyszek miał bardzo serdeczne serce. Dziękuję bardzo. Zawsze lubiłem słuchać historii, które mi opowiadał. Były ciekawe, a jednocześnie uczyły życia. Odkąd pamiętam, tata zawsze wpajał mi do głowy zasady, którymi sam się kierował. Wychowywał mnie na dobrego i honorowego człowieka i za to mu jestem wdzięczny. Dzisiaj niestety zebraliśmy się go pożegnać. Tato, mam nadzieję, że jesteś w swojej ukochanej Walhalli i ucztujesz oraz pijesz noc z pięknymi walkiriami. A przy tym wszystkim masz na mnie oko. Wiem, że byłeś ze mnie dumny i dalej będziesz. Kochałeś mnie najmocniej na świecie i to samo chcę pokazać moim dzieciom. Powiedzieć im o ich dziadku, który nigdy nie chował głowy w piasek i który był odważny, jak mało kto. Chcę o tobie pamiętać i będę o tobie pamiętać. Dziękuję ci za te wszystkie cudowne lata. Pragnę zakończyć słynnym słowem taty. Żegnamy się dziś z tobą na Lambadzie. Tylko Arpanienia. Całe życie ramię w ramię z tym rybakiem chodziłem. Zawsze gdzieś tam wspólne mieliśmy pomysły. Mam nadzieję, że to wszystko, co on tutaj zrobił, ten stadion, to jest wszystko jego. Drużyna, gdyńskie Bulldogi, które tam stoją. Chciałbym bardzo to, co powiedział Jakub Szymański, żebyśmy faktycznie zebrali się i tego mistrza zdobyli. Odbudowali drużynę. Będzie nam go bardzo brakowało. Rybak, wojowniku, gdziekolwiek teraz jesteś, będziemy o tobie pamiętać. Wiele nas usiłowało.